Witam podczas dość silnego wiatru, choć akurat w tej chwili już wieje bardzo mocno. Właśnie zrobimy króciutki teścik, bo to mamy oryginalny tutaj w środku zamontowany mikrofon z GoPro. A ja właśnie idę po przejściówkę po to, aby podłączyć nowy, dokupiony, zewnętrzny mikrofon do kamerki GoPro. Tak mnie słychać z przodu, tak mnie słychać z tyłu obecnie, a za chwilę będziemy testować nowy mikrofon. Nowy mikrofon, który będę montował, wygląda tak, o, jest bardzo malutki. Ma założoną taką tylko tą osłonkę, taką, wiecie, tą mięciutką taką gąbeczkę. A tutaj dodatkowo jeszcze do niego mam detketa, tego takiego specjalnego na wiatr. Ale najpierw przetestuję go w tych samych warunkach za chwilkę, tylko go podłączę na tej małej gąbeczce i sprawdzimy, jaka jest różnica. Ok, zanim podłączymy mikrofon do kamerki, to musimy najpierw podłączyć przejściówkę. Jedną z możliwości to jest zakupienie takiego Media Mode do kamery GoPro. Tak jak tutaj widać, jest to kompatybilne z serią 9, 10, 11 i 12 już teraz też. Ja zdecydowałem się na to, bo po prostu wydaje mi się, że będzie to lepsze niż taka zwykła mała przejściówka, która też jest w podobnej cenie, dosłownie delikatnie tańsza, ale o wiele gorzej montuje się później do tego mikrofon, więc zdecydowałem się na taką obudowę, która umożliwia mi podpięcie jacka, bo wcześniej tego jacka podpiąć do kamerki nigdzie się nie da. A więc rozpakujmy, zróbmy taki mały unboxing tego Media Mode. No, tutaj mamy strzałki, gdzie trzeba pociągnąć. To się nie do końca nie pociągnęło, ale raczej się da odkładać. Dobra, to weź to jeszcze dorwij. Sprawdźmy, co tutaj w środku jest. Powinna być taka ładna, oryginalna obudowa, nowa obudowa na kamerę. Tutaj jest instrukcja, jak to włożyć kamerkę. Dobra, bo tutaj są dodatkowe jeszcze uchwyty. To jest taka osłonka też na mikrofon, na ten, który teraz jest wbudowany, znaczy na ten właśnie tutaj jeszcze dodatkowy do tej osłonki dołączony. To jest wielkie. Mikrofon. Chciałem to wyciągnąć. No, o, dobra. O, i tak wygląda taka nakładka osłonka na GoPro, którą trzeba najpierw założyć. A dzięki temu mamy tutaj wejście, jakoś to się otwiera, no, tutaj mamy wejście wtedy na jacka i możemy podpiąć tutaj mikrofon. Tutaj mamy jeszcze drugie wejście USB-C, żeby ładować na przykład akumulatorek. No i tą obudowę trzeba założyć teraz na kamerkę, więc zrobię to, podepnę mikrofon i zobaczymy różnice w głosie. Tylko chcę wam jeszcze pokazać, jak to wygląda, że o, tak mamy taką fajną małą kamerkę. Tutaj właśnie musieliśmy tylko ściągnąć tą jedną małą tutaj tą zatyczkę z tej strony, żeby założyć. Prosto jak włoży się do tego, to nie jest wodoodporna. No tak, właśnie przez to, że to ściągnęliśmy, to nie jest wodoodporna, ale też kurczę akurat to, co na czym to, co mnie troszeczkę denerwuje, to to, że właśnie ta kamerka teraz traci to, co jest teraz w niej bardzo fajne, czyli że jest malutka, leciutka, bardzo poręczna, wygodna i bardzo fajnie się chodzi i kameruje. I kiedy zakładamy tą obudowę, to ta kamerka robi się, no niestety, trochę większa, już nie jest taka super poręczna, no ale za to dźwięk, tak jak słyszałem, jaki był na początku tego filmu z mikrofonu, który jest tutaj wbudowany oryginalnie w kamerkę, a to, jaki jest dźwięk po zamontowaniu tego Media Mode plus mikrofon, który tutaj mam, to po prostu jest nieporównywalny dźwięk. Pokażę wam teraz tylko jeszcze, jak to zamontuję i jak to jeszcze raz będzie wyglądało. Dobra, ok, czyli tak, mamy kamerkę, mamy obudowę i teraz musimy to zrobić tak, żeby to pasowało, więc trzeba na kamerkę nałożyć tą obudowę. Tutaj jest wejście, które musi tam sobie wejść w dziurkę. O, i teraz kamerka nam się tam schowała. Niechcący już ją włączyłem przyciskiem, który tutaj jest i musimy to zamknąć. Musimy to zamknąć. Sekundkę, bo to tak. O, fajnie zaskoczyło. I teraz mamy kamerkę w tej obudowie z mikrofonem. Pokaż, jak to wygląda z przodu. No, tutaj mnie widać. Z przodu wygląda to tak. Właśnie, dokładnie. No i tylko po prostu ta kamera zyskała dodatkowe centymetry w obwodzie. No i praktycznie to wszystko. No, to są jakieś takie największe minusy tego.
ale za to zyskujemy bardzo dobry dźwięk. I tutaj właśnie widzimy, jak mówimy, to tutaj nam się wyświetlają takie diody teraz, jak mamy ten media mode założony, czyli tą obramówkę plus podpięty mikrofon. I teraz właśnie testujemy mikrofon na tej cały czas piance, a mamy dodatkowo do tego jeszcze tego tą osłonkę na wiatr, dead cat się nazywa. Tu jeszcze jest gdzieś obok, nie wiem gdzie to jest, tutaj. To też jest jeszcze na mikrofon. No, ale tego mikrofonu akurat nie używamy, bo to możemy założyć jako taką osłonkę tutaj. O, i żeby tutaj jeszcze chroniło nas przed wiatrem, nam ten mikrofon, który jest wbudowany w ten media mode, ale my go i tak nie używamy, bo on tak nie jest za dobrej jakości, więc tego dodatkowego nie będziemy zakładać, żeby nam to jeszcze nie powiększało wielkości kamery, bo my i tak korzystamy z tego mikrofonu. Także jeszcze teraz się nagramy kamerką GoPro i z tym dźwiękiem z tego mikrofonu. Czyli tutaj wyłączamy na telefonie, a przełączamy się tu. Dobra, zróbmy pierwszy test mikrofonu na pierwszych ustawieniach, które tutaj możemy sobie ustawić. Dobra, tak nas słychać, tak nas widać. Okej, a teraz poprawimy troszeczkę inne ustawienia. Okej, a teraz ustawiliśmy troszeczkę inne ustawienia, czyli podkręciliśmy moc mikrofonu i ciekawe, jak nas słychać. Czy jest nas słychać lepiej, głośniej? Okej, już wiem, że te ustawienia dodatkowego takiego wzmocnienia głosu mikrofonu są niepotrzebne, bo ten głos jest już wtedy za mocny i wystarczy po prostu takie zwykłe, standardowe ustawienia mikrofonu. Tylko przetestujmy jeszcze ten mikrofon teraz w domu na takich warunkach, że mówię prosto do niego i kręcę tutaj przód, a teraz obrócę kamerkę i ten mikrofon jest z drugiej strony, czyli nie mówię do mikrofonu, bo mikrofon jest za kamerą, ale i tak mam nadzieję, że będzie mnie słychać dość dobrze. Także przetestuję to jeszcze, sprawdzimy to teraz właśnie chętnie w tym momencie i jeszcze wyjdę na dwór i zobaczę test tego mikrofonu na podwórku. Najpierw, na szczęście wieje silny wiatr, więc będę mógł go przetestować w tych warunkach najpierw na tej gąbeczce, która jest założona oryginalnie, a następnie jeszcze założę na niego tego zdechłego kota czarnego i zobaczę, czy będzie coś inaczej, czy będzie jeszcze lepiej chronił on przed wiatrem i czy głos będzie dzięki temu na wietrze lepszy. Przetestujmy to. Okej, teraz nagrywam mikrofonem zewnętrznym i tak jak na początku filmu mówiłem tutaj w tym miejscu do mikrofonu wbudowanego do kamerki, to mam nadzieję, że już widzicie ogromną różnicę. O, już wieje bardzo mocno. Właśnie zrobimy króciutki teścik, bo to mamy oryginalny tutaj w środku zamontowany mikrofon z GoPro. Ale co akurat niemiło mnie zaskoczyło, to to, że kiedy mówię tak jak teraz właśnie na wprost do mikrofonu, to na pewno słychać mnie bardzo dobrze. No chyba, że jeszcze tylko ta gąbeczka na mikrofonie nie daje rady i trzeba założyć tego dead cata. Ale niestety to, co mnie wkurzyło, to to, że kiedy mówię do niego prosto, to jest bardzo dobrze mnie słychać, a kiedy obracam kamerkę tak, to słychać mnie słabo. To jest akurat słabe i trochę mnie denerwujące, ale akurat tego też się spodziewałem, bo to jest naturalne, tak, że skoro mówimy do mikrofonu, to słychać nas dobrze, szczególnie do takiego kierunkowego, a kiedy do niego nie mówimy, no to musi być nas słychać gorzej, no żeby, no bo takie jest zadanie mikrofonu kierunkowego, to wiadomo, jakby. Ale myślałem, że i tak może będzie trochę lepiej. A teraz jeszcze sobie założę dead cata i zobaczę, czy jest jakaś różnica pomiędzy tą gąbką a dead catem. Mikrofon z dead catem wygląda w ten sposób. Ma tutaj takie ładne, tutaj ładne swoje piórka. Nie ma gąbeczki. A w tej chwili słyszycie mnie zbudowanego mikrofonu oryginalnego z GoPro. Dobra, teraz wkładam ten mikrofon do media mode i zobaczymy, jak będzie z tym dead catem. Okej, kamerka z dodatkowym mikrofonem zewnętrznym z dead catem zamontowana. Tak właśnie mnie teraz słychać na wietrze, kiedy mówię bezpośrednio do mikrofonu. Wieje naprawdę spory wiatr. Na szczęście mega się udało, że akurat w dzień, kiedy przyszedł ten mikrofon, w dzień, kiedy przyszła ta przejściówka i mogłem to przetestować, wieje wiatr i przynajmniej mogę to przetestować. A więc tak, słychać z tej strony. A teraz obracam kamerkę na siebie i mówię no to jakby do tyłu mikrofonu. Także, ale też wieje prosto w niego wiatr, ogólnie jest wieczny dzień, jesteśmy na podwórku, gdzie jeżdżą samochody, jest ulica, no i jestem bardzo ciekaw, jak mnie słychać.